Jednym z najczęstszych zaleceń dla osób, które cierpią z powodu alkoholizmu, jest odstawienie alkoholu do końca ich życia. Dzieje się tak, ponieważ nasze zwyczaje, emocje i myśli tworzą trwały wzorzec uzależnienia, który może zostać aktywowany nawet po wielu latach. Ale czy tak naprawdę jesteśmy w stanie odstawić internet? Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z elektronicznej bankowości, elektronicznych dzienników czy mediów społecznościowych? A nawet jeżeli, czy chcemy to robić? W moim doktoracie zajmuję się uzależnieniem od internetu. Jest to taki wzorzec zachowania, który przejawia się na wielu obszarach naszego życia. Jednym z takich obszarów jest obszar emocjonalny, kiedy nasze smutki i nasze złości próbujemy odreagować w internecie. Drugim obszarem jest obszar poznawczy, kiedy mamy ciągłą potrzebę sprawdzenia, czy nie mamy nowych powiadomień na naszym telefonie. Ostatni obszar behawioralny, kiedy zdarza nam się spóźnić na spotkanie, bo na przykład zbyt długo graliśmy w grę. Najważniejszym pytaniem nie jest jednak to, co my w tym internecie robimy, ani jak to uzależnienie od internetu leczyć. Ważniejszym jest, po co my to robimy, co nam ten internet daje i jak stworzyć taki program, który mógłby temu uzależnieniu zapobiegać. W tym miejscu powinni Państwo wiedzieć, że kiedy ja stworzyłam własny program profilaktyczny, wybuchła pandemia i niestety nie miałam już możliwości, aby przeprowadzić go w formie warsztatów, takich kontaktowych. Wtedy zdecydowałam, aby przenieść go do internetu. Stworzyłam stronę internetową, na którą każdy może wejść, może się zarejestrować i może wziąć udział w programie. Osoba wypełnia krótki kwestionariusz, a następnie zostaje przydzielona do jednego z trzech rodzajów programu. Pierwszy rodzaj dotyczy emocji i naszych nastrojów, drugi program dotyczy umiejętności społecznych i komunikacji, a trzeci zarządzania czasem i prokrastynacją. Dotąd w programie wziął udział 360 osób, a 45 jest w trakcie jego realizacji. Uzyskane wyniki wskazują, że w porównaniu do grupy kontrolnej, czyli tych osób, które w programie nie brały udziału, znacząco obniża on ryzyko wystąpienia uzależnienia od internetu, a zmiana ta jest największa właśnie w tym programie Emocje i Nastroje. Działa on pomimo tego, że jest w pełni realizowany przez internet. Ale proszę Państwa, on działa przede wszystkim dlatego, że to nie internet sam w sobie jest problemem, ale to w jaki sposób i do jakich celów my go używamy. A kiedy interweniujemy, zanim wystąpi problem, myślę, że wtedy mamy ogromne szanse na zmianę. Dziękuję.